Cześć, w tym materiale pokażę Ci, w jaki sposób założyć konto w systemie lh.pl. Przede wszystkim przejdź na stronę panel.lh.pl i w tym zielonym polu kliknij przycisk rejestrację. Na kolejnej stronie zostaniesz poproszony o wypełnienie trzech sekcji swoimi danymi. W pierwszej sekcji wymyślasz sobie swój indywidualny login oraz hasło. Te dane nie będą do Ciebie później przesłane mailowo, więc bardzo istotne jest to, żebyś je zapamiętał bądź zapisał, ponieważ nimi będziesz logować się do swojego panelu abonenckiego w lh.pl. Kolejnym istotnym punktem jest podanie adresu mailowego. To na ten adres będą w przyszłości wysyłane wszystkie powiadomienia oraz faktury. Także ten adres będzie autoryzowany do kontaktu z naszym biurem obsługi klienta. Równie ważne jest podanie właściwego numeru telefonu komórkowego. Zakupione usługi w LH są aktywowane kodem SMS-owym, który przychodzi właśnie na ten numer telefonu. Więc jeśli podasz nieprawdziwy numer bądź numer, do którego nie masz dostępu, będziesz miał problem z aktywacją i skorzystaniem usług w LH.pl. W sekcji dane abonenta podejmiesz decyzję, czy Twoje konto będzie kontem indywidualnym, czy kontem firmowym. Jeżeli ma być kontem firmowym, wypełniasz pole NIP. Jeżeli ma być kontem indywidualnym, wypełniasz numer PESEL. Pozostałe pola wypełniasz według wskazań ich opisów. Pozostaje ostatnia sekcja, dane do korespondencji, jeśli inne niż fakturowe. Jeżeli chcesz, żebyśmy korespondencję papierową przesyłali na inny adres, na przykład faktury, wypełnij te cztery pola i wtedy pod ten adres trafi do Ciebie cała korespondencja. Po wpisaniu wszystkich danych kliknij guzik Zapisz dane, a na Twojego maila przyjdzie potwierdzenie o założeniu i rejestracji nowego użytkownika.